No witam Państwa, kolejny odcinek z eFootball i tym razem będzie już w całości zagrałem, chyba że dali mi nowy sezon właśnie i znowu będę musiał grać z botem, to się zdenerwuję, ale zagrałem z tym botem, przesymulowałem te spotkania i jesteśmy w tym miejscu, gdzie poprzednio, czyli Dywizja Szósta. Ostatnio jakiś wspaniały komentujący stwierdził, że jak wbiję Dywizję co najmniej trzecią, to będę mógł z nim zagrać, a ja takie, no nie, to ty będziesz mógł ze mną zagrać, jak będzie mi się chciało, a on, że on gra tylko właśnie z tymi, co mają trzecią dywizję, jak jeszcze trochę potrenuje, to może wbije tam kiedyś, ja takie, gościu, o czym ty do mnie mówisz w ogóle? On, że śledzi mnie od dawna, ja takie, jak śledzisz mnie od dawna, jak na streamie, to ja takie rzeczy wbijałem w ciągu jednego dnia, jak robiłem takie maratony. I taką żeśmy mieli konwersację, czekajcie, jeszcze schylę się po słuchawki. Skończyła się ta konwersacja generalnie na tym, że dowiedziałem się, że on gra w tą grę od starych PS-ów i powinienem się zamknąć. No, także to jest wspaniały argument, z którym pierwszy raz w życiu się spotkałem, nigdy wcześniej tego nie słyszałem. No i takie te konwersacje są, słuchajcie. Więc dzisiaj lecimy z eFootball, w którym jest jakiś event z jakimiś... Trudno powiedzieć czym tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Jakieś tutaj są anime rzeczy, ja się na tym nie znam, ale zaraz zobaczymy, co to jest w praktyce. Zobaczmy. Tutaj mamy jakieś rzeczy, które mnie tam specjalnie nie interesują. Jakieś przeprosiny, jak zawsze. Pierwsza runda eFootball Championship. Haha, eFootball Championship tam. Prosi i tak dalej, dobra. Ostatnio widziałem swoją drogą, że jeden z prosów w Mesce zaczął grać do jakiegoś klubu z Serbii, więc chyba już się zawinął z tego grania tutaj. No kto by się spodziewał, słuchajcie, że prędzej czy później tak to wszystko się skończy? Nie ja. No, niestety, no tak z takimi twórcami mamy gry do czynienia, że tutaj jeżeli ktoś chciał się sprawdzać jakoś, jakkolwiek e-sportowo, to nie polecam. Dobra, no to co? Odbierzmy sobie te rzeczy wszystkie, ja nawet nie wiem, jakieś tutaj są... Co tu się dzieje? Patrzcie, jakiś Kubo, aha, no tak, 600 wersja Kubo, jest Inzaghi, o którym mi pisaliście, że on jest całkiem niezły, więc może damy mu dzisiaj szansę, myślę, że bylibyście też ciekawi, jak to będzie wyglądało, więc nie pozostaje nic, jak sobie to wszystko pootwierać teraz. Dajcie znać w ogóle, jak wam się podoba to tło, chciałem ostatnio, zresztą na streamie to majstrowałem tutaj, chciałem, żebyście jak najlepszy widok tu mieli. Mam nadzieję, że oprócz mnie jest generalnie dobrze, jeśli chodzi o właśnie widoki jakiekolwiek. No dobrze, to co? Lecimy. Ja już mówię to czwarty raz, że to co lecimy, ale tutaj jeszcze miałem jakieś ustawienia. Daily game. Karnego potężnego muszę strzelić. Nie wiem, czy tutaj dalej Neymara można wygrać, czy co? Już nie pamiętam, gdzie ostatnio strzelałem. No dobra, nieważne. Chłop został w miejscu. Prawie jak Polacy w karnych teraz się zaprezentowałem. W ogóle nie wiem, poszukamy dzisiaj Piotrowskiego, wiecie? Chcę zobaczyć, gdzie ja go mogę znaleźć. Po prostu piszę Polaków i zobaczę, czy on jest. Jestem ciekaw, jaką ma kartę tutaj w grze. Tutaj jakieś rzeczy, jeszcze kontrakty, special player list. Tylko trzy? Myślałem, że więcej będzie. Za darmo. Tutaj widzę jakiś Manchester. Mem United. Mamy też Harry'ego Kane'a. Mamy Millera, ten Miller byłby spoko nawet. Dobra, zobaczmy. Choupo-Moting. Ci co kojarzą serię Kunia, to bardzo dobrze znają tego pana. Od niego zaczął się pierwszy odcinek z mojej serii z koniem. Okej, dobra, mamy jeszcze jedno otwarcie. Legenda tego kanału to jest. Skipniemy, co? Tą animację. O, i Miller. Super. No to widzicie, no to w sumie całkiem fajne karty mi tu dało. Millera na pewno wrzucę do składu, bo lubię tego zawodnika na żywo. I... Jeszcze coś tu mam? Coś wygrałem jeszcze? Standard player ticket. O, i to bramer, super, to się przyda, bo ja mam tylko Fabiańskiego, nie mam właśnie rezerwowego bramkarza żadnego. Więc idealnie. Zaraz spojrzę na komentarze, czy coś pisaliście w kontekście tego, kogo mógłbym kupić. Kto to jest? Bono, dobra. Spoko, może być. Pokażę wam, jak wygląda mój skład w ramach przypomnienia. Sprawdzę na wszelki wypadek.
A nie, ja nawet nie mam chyba co patrzeć, koło mogę kupić, bo mam tylko 60 tysięcy. 70. No dobra, czekajcie, jeszcze tutaj coś wygrałem. Standardowa procedura sprawdzania wszystkiego w tej grze po kolei. Przy okazji dla tych, co śledzą u mnie FIFA, kupiłem dzisiaj Ronaldinho. W końcu. I ja wam to wrzucę w piątek rano, ten odcinek z eFootball. W piątek wieczorem na TikToku będzie transmisja pierwsza z Ronaldinho właśnie w eliminacjach do FUT Champions, więc jakby ktoś był ciekawy, jak to wygląda, to zapraszam na TikToka, na którym ostatnio całkiem sprawnie się odcinki wyświetlają. Dobra, sprawdzimy sobie Football Points. Jakby ktoś pytał właśnie, czemu tyle na TikToku działasz? No właśnie dlatego, że słuchajcie, ja już mam tam prawie 4000 obserwujących, a TikToku zacząłem się bawić w TikToki jakoś... No nie wiem, parę miesięcy temu, już nie pamiętam dokładnie, ale to maksymalnie jakoś chyba 3 miesiące temu? Trochę szybko, nie? Jak na 3 miesiące. Porównajcie to sobie do mojego kanału, więc też się nie dziwcie. To nie jest tak, że TikTok jest jakąś moją tam ulubioną platformą, ale ze strony twórcy... Trossard. Czekajcie, sprawdzę go. Ze strony twórcy naprawdę taką pomału się staje, bo te algorytmy są tam 100 razy lepsze niż na jakichś innych rzeczach. Super Saba ma. Dobra, no w sumie, nie wiem, jak będzie mi się nudziło, to może go sprawdzę. Nic specjalnego. To przechodzimy sobie teraz, tak się patrzę, bo ja nie wiem, czy nie jestem za ciemny, że tak powiem. Czekajcie. Generalnie mogę być ciemny czasami, ale to w innym kontekście. Jakbym to tak trochę tutaj... O, teraz chyba lepiej, co? Nie wiem. Dobra. Idziemy w skład. Teraz sobie też sprawdzimy, kogo można wytrenować. Nie w ten skład, tylko skład tutaj. Tak, jak widzicie, z tych w ogóle zawodników, jak grałem z tym botem, trafiłem ze 2-3 razy na przeciwników. Kim mi się tu naprawdę dobrze gra? Thuram, naprawdę dobre pole seka. Isco tak samo. Felipe Coutinho, o dziwo, naprawdę bardzo dobrze mi się nim gra. Widzę różnicę, jak on jest na boisku, jak go nie ma. Z tych zawodników, Thiago jest niestety słabiutki. Przynajmniej na razie mi totalnie nie żyje. Sanchez, może jak go wytrenuję na maksa, na razie też niespecjalnie. Valencia, to wiecie. Werner, za mało nim grałem jeszcze. Lewandowski, jest ok, bez szału. Pepe, jak zawsze, więc to nie będę jakoś go tam specjalnie chwalił. Gumny nawet daje radę w tej obronie. Tą obronę chyba pomału byśmy musieli poprawić i DMF-a w pierwszej kolejności. Ale dobra, kto mi tu przybył? Przybył mi Kubo. Kubą nie będę grał, bo to jest karta, która się pojawia 100 razy w tej grze i już mam jej dosyć, już mam jej naprawdę potąd. Mam Inzagiego i jego wrzucę zamiast kogo? No właśnie, zamiast tego gościa. I mamy Choupo-Moutinga. Choupo-Moutinga też ze względu na tą właśnie historię tutaj na kanale. Ja na razie tego Sancheza posadzę, wiecie? Nie siedzi mi do końca ten chłop na razie. A wiem, że to z polecajek ktoś tam, więc mówię, jak go potrenuję. Idziemy sobie sprawdzę, tylko sprawdzę jeszcze, żebym znowu nie nagrywał po nic. Błagam, nie mówcie mi, że znowu jest jakiś nowy sezon i wszystko żeście zresetowali. Dobra, jest dywizja szósta. Jest git. Więc w dzisiejszym odcinku gramy dywizję szóstą. Jak się uda szybko w miarę wygrać wszystkie 3 spotkania, to będziecie mieli od razu awans do kolejnej. I co? I idziemy zobaczyć na wasze komentarze, a ja tutaj jeszcze odpalę treningi. Czy macie jakieś polecajki? Pod ostatnim filmem może tych polecajek za dużo nie być. Bo sam film wiecie, jak wyglądał. Wspaniały odcinek właśnie. Pamiętajcie, że ja te komentarze sprawdzam zawsze. Ktoś mi napisał, że jak będę grał 2 razy w miesięcy, to niestety tak będzie. No niestety, no słuchajcie, nie mam czasu, nie wiadomo ile, żeby nagrywać wam godzinne odcinki z eFootball bardzo często i nie mam też specjalnej motywacji poza tym, że to oglądacie. Gdyby nie to, że wiem z waszej strony jest zainteresowanie, to by mnie aż tak tutaj to specjalnie nie jarało. eFootball jest taką grą, że to raz na czas sobie odpalę jakieś spotkanie, ale nie jest to jakieś moje tu... jakieś moje niesamowite doznanie. To co? Może spróbujmy kupić jakiegoś obrońcę, który jest w przedziale 50-100. Czy jest ktoś taki ciekawy? Zobaczmy. Skriniar. Aha, i tego Piotrowskiego miałem sprawdzić. Konate. Szule. Akanji. Hmm.
Koulibaly, ale spadł z overallem strasznie. No, Maguire'a to mamy, to wiadomo. Mbappe. Dobra, to... Pisaliście chyba ostatnio o Ramosa, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. I mogę go kupić. Ja go chyba jeszcze nie mam, nie? Już zapomniałem. Sprawdzę na wszelki wypadek, ale sprawdzimy jeszcze tego Piotrowskiego zaraz. I już będziemy przechodzić do meczu, nie ma co przedłużać specjalnie. Nie ma tu Ramosa gdzieś? Bo możliwe, że go kupowałem, tylko zapomniałem, ale nie widzę, dobra. To myślę, że tego Ramosa mogę kupić ewentualnie, tylko... Tylko najpierw sprawdźmy tego Piotrowskiego. I... Reset. Zapominam przycisków, dlatego się tak waham. Piotrowski. Dawać ci tu Polskę. Pamiętajcie, że macie bonus z PlayStation Plus do odebrania. Grabara. Taki overall wysoki. Matikasz, Milik, Kiwior. Ty, może bym Kiwiora kupił. Na środek obrony. W sumie to nie jest takie głupie. Zapomniałem już o nim. Moder. Piotrowskiego pewnie tu nie będzie, albo będzie gdzieś tam. Niziutko bardzo. Przybyłko, Słowik. O ludzie, to ja go tu w życiu nie znajdę. Gdzie on to jest? No nie... To koniec? Nie ma Piotrowskiego w tej grze. Tylko... Kurczę, 50 Polaków istnieje we futbol. Dobra, Zalewski. Weźmy sobie tego Kiwiora. W takim razie zamiast... Tak, w ramach ostatniego meczu. Zamiast... Gdzie on to jest? Zamiast Ramosa, co? Myślę, że wszyscy się zgadzamy w tym temacie. Że to będzie dobry wybór. Ale ma twarz zrobioną elegancko. Dobra, idziemy ich trenować. Powinienem mieć jakieś treningi, bo te wszystkie bonusy, no to mam wrażenie, że to chyba treningi były, skoro ani hajsy będzie dali, ani paczek za dużo. Myślałem, że to jakieś potężne otwieranie mnie czeka. No i w ogóle, właśnie, wy to w piątek widzicie. Życzę wam dobrych świąt wesołych, spokojnych. Żebyście tam się najedli w niedzielę rano. Dobra, pyk. I... Zobaczmy. No, trochę treningów tu jest, ale myślałem, że będzie też ich więcej, więc nie poszalejemy. Dobra, dajmy Kiwiora chociaż trochę do góry. Bo i tak nie będzie moim głównym obrońcą teraz. Na pewno trzeba podskoczyć z tym. Dobra. Już nie jest najgorzej. Stamina 8-1. No szału nie ma też, nie? No nie będziemy co tu się oszukiwać. 84. Interesuje mnie na pewno dzisiaj pan Inzaghi i pan Miller, więc od nich zaczniemy. Że co, że booster? O co to chodziło? Max booster efekt. O co to chodzi? Ja coś pamiętam, że coś takiego miało być jak booster, ale co to, od czego to jest zależne, że jest booster? On ma do akceleracji, do attacking, do ball control i do finishingu. Ta akceleracja. Ale... No, przeskipowałem i nie przeczytałem. Napiszcie mi w komentarzu, o co tym chodzi. A, o booster details, dobra. Squad link. Max plus 3 activation the number of players with the blue log booster registered in game plan. Maximum effects with 3 or more players. Aha, czyli muszę mieć 3 takich z boosterem i wtedy oni dostają plus 1 do tych statystyk określonych. No dobra, no to okej. To dawaj mu tutaj, pykniemy. Taki zestawik. 18 level. Resztę w Millera i w Bono ładuje. Finishing to musi być, on nic tylko ma strzelać. A nawet będzie w miarę sprawny, tak widzę, szybkościowo. Damy mu w te strzały, wiecie, żeby to już było tak, że... Już tam nieważne, cała reszta, ale że jak już przyjdzie do strzału, to żeby było sieknięcie.
88 finishingu. Key power mniejsza, ale to przynajmniej będzie wszystko strzelał. Dobra. I mamy pana Millera. I teraz zrobimy to tak. Pyk. I tutaj reszta. A te dwa po 4000 to w bono dam. I tak to sobie wyobrażam. Ty, Miller jaki ma dobry finishing też. Nice. O, on ma te statystyki, ale jest wolny strasznie. Szkoda. Bo tak poza tym to ma statystyki bardzo przyjemne. Ale wolny jest jak W. Ale 90 ataki awareness na początek to jest właśnie cały Miller. Szkoda, że taki wolny. I co ja tu chciałem? Bono jeszcze. A czy promoting to tam. Kiedy indziej. Pyk. I jemu dajemy oczywiście skilla na bramce. Co tu będzie potrzebne? W ten sposób może, co? 87. To już i tak lepiej chyba nawet niż Fabiański na ten moment. Więc będę mógł sobie ich na zmianę korzystać. Jest okej. Okay. Lecimy grać spotkania. Ile ten odcinek już trwa? 16 minut mojego gadania, więc czas najwyższy. Są tu też jakieś wenty, ale my gramy tylko dywizję, jak zawsze. No to co, lecimy. Znajdzie, mam nadzieję, mi tu w miarę szybko jakiegoś oponenta. Oczywiście, jak trafię na bota, to nie gram z nim, od razu uprzedzam. Mam nadzieję, że w szóstej dywizji już nie będzie mi to... mnie to spotykać. To była przesada, uważam. No właśnie. Jakiś kozak się tu trafi. Ja wiem, że mógłbym normalnie w montażu wycinać te odcinki, ale wiecie, że ta seria jest bardziej na luzie, dlatego jak zaraz mi ktoś zacznie pisać, że mógłbyś wycinać takie momenty, jak się schylasz po słuchawki albo coś, jakiś magikiem gram, no to tłumaczę, że ta seria jest właśnie taka, że jej specjalnie nie, znaczy w ogóle jej nie montuję. Także to jest totalnie seria na luzie, wiem, że wy tą grę lubicie sobie u mnie obejrzeć, więc warunek jest taki, że ja po prostu nagrywam i wam wrzucam, nie muszę przy tym siedzieć jeszcze dwa razy tyle. Dobra, zobaczmy co on tu plan. Żółw, Haaland, Messi. 3-5-2 w ogóle, ciekawe, Witzel na obronie. Ten Kubo nowy. No dobrze, nie najgorzej. Miller Lewandowski, taki atak, co myślicie? Inzaghi, 92 już ma na starcie, ty. Jaki dobry zawodnik jest. Tylko, że ja nie mogę na aż tylu zawodników zagrać. Dobra, po kolei. Kto jest w formie? Tiago jest w formie, ale mówię, nim mi się gra średnio. Ale może się dzisiaj to zmieni. Dajmy mu szansę. Ja nim grałem na MF-ie. Spróbujmy nim zagrać na CMF-ie. Dobra, Inzaghi wejdziesz w tym meczu, ale później. Zagramy tym atakiem. Miller. Niech będzie Pepson. Miller Lewandowski. Chcę zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Chłopaki powinni ogarnąć. Nie wrzuciłem Bono do składu, ale dobrze, że... że Fabiański jest w miarę w gazie. Dobra, i damy tutaj tylko counter target na chłopaków. Ops. I... teraz. Nie to. Mówię, już pozapominałem, gdzie te rzeczy się ustawia w ogóle. Tak to jest, jak się gra dwa razy w miesiącu, to się zapomina, no tak to jest. Nie, Danilo, nie będę nawet tam wysyłał, to jest bez sensu, czekajcie. Dobra, niech leci tam Matić i Maguire główkować, wystarczy. Jazda, lecimy. Nie ma co przedłużać. W ogóle, ciekawostka. Sporo zmian w Ekstraklasie, mówię tak jeszcze a propos FIFA. I skończyło się na tym, że w barażach będzie grał między innymi Bejot. A wiecie, ja też gram w barażach Ekstraklasy. Jest szansa, że do siebie trafimy. No będzie ciekawy meczik, biorąc pod uwagę ostatnie rozmowy publiczne, że tak powiem. Zobaczymy. Ale mi to pasuje akurat, mówiłem, że ja się ucieszę, jak będzie taka sytuacja. I patrzcie, on tu mnie będzie klepał. Dobra, Maguire, trzeba to zatrzymać, gościu. No ale gumnego to tak łatwo nie przejdziesz. To jest polska szkoła.
Aś ty Miller. Dobra, Marcelo, piękna piła. Prawie. Kurczę, ale fajnie to boisko wygląda w ogóle. Miller do Lewandowskiego. Aj, prawie, już ten duet tutaj się rozpędza. Nie, miałem to trójkątem zagrać, no w sensie, on tam, ja wiem, że on tam pobiegł i to przewidział, ale ja też to widziałem, że on pobiegł za wcześnie. Jakbym to trójkątem zagrał, to by przeszło. Dobra, Thiago, ładne podanie, jest tam Miller na dole, ale z jakiegoś powodu zagrał do lewego, mimo że dałem mocno, spoko. Widzę, że mój przeciwnik tutaj za dobrze się nie broni, więc raczej nie powinno być tu specjalnego problemu, uważam, z przejściem go. I przy okazji, za miesiąc zrobię wam, ale to też prawdopodobnie w takiego, w formie takiego vloga gdzieś tam na TikToka, a może i na kanał, nie, raczej na TikToka. Materiał, jadę. Czekajcie. Miller go dojrzał, Miller go dojrzał, tak jest. Jadę na koncert The Last of Us we Wrocławiu. Jakby ktoś z was był, no to jest szansa, że mnie tam właśnie spotkacie, bo będę tam na pewno. Muzyki z The Last of Us z Gustavo Santaolalą, czyli z kompozytorem tego, który będzie tam grał na tych instrumentach strunowych wszystkich. Więc fajnie. Czekam na to. Mam nadzieję, że orkiestra z Wrocławia nie spapra. Piękna akcja, dawaj Isko. Jeszcze pyk i pyk. Aj, tam kurczę, wybił to chyba któryś. No ale całkiem chodzi ten składzik, nie? Widzicie, że jakoś mój przeciwnik tu niby turbo mocny skład, ale patrzcie jak to ładnie wygląda. Jak to się źle broni. Aj, no już nawyk z FIFA, no chciałem minąć tego bramkarza zbiegając, to nie ta gra przecież, nie? Nawyk z FIFA. Spokojnie. Teraz sobie wszystko przypomnę. No, dokładnie, widzicie? Od razu. Ajajaj, myślałem, że to trochę szybciej to się uda zagrać. Miller. I wykończenie 1500? Nie, bo jest kurwa na bramce. No właśnie. Thiago miał to do siebie, że ten jego zwód był bardzo OP przez to, że jak się mijało kogoś, to on potrafił się jeszcze trochę lepiej zestawić. Ostatnio mam wrażenie, że... Aj, tutaj Miller z Lewandowskim. Że już to tak łatwo nie wychodzi niestety nim, bo jak nawet minę obrońcę, to on już ma na tyle niską tą akcelerację, że on po prostu nie zdąża wyprzedzić tego przeciwnika. Po prostu jest za wolny chłop, no. Może jak go podtrenuję trochę i w tą akcelerację właduję dużo, to będzie lepiej. No Maguire tutaj wyjaśnia. Poprawiam. Tylko jedna bramka, na razie ten Courtois mu sporo wyciąga. Nie no, Maguire to już widział wcześniej. No i to jest właśnie Miller, on się świetnie porusza. Aj, miałem do Pepe zagrać, ale to zmaściłem, ale jeszcze jest Miller. Nie sądziłem, że on to przechwyci. No i teraz jest niedobrze. Dobra, jest Matić, jest gumny. Świetne podanie, no właśnie. No ten Thiago nawet na CMF-ie lepiej na pewno sobie radzi niż na MF-ie, muszę przyznać. Uch. No nic, tutaj za dużo się nie wypowiem, bo tak jak mówię, ten przeciwnik, pan Magik, sobie w obronie jakoś świetnie nie radzi. Więc to mi za dużo nie powie na temat Millera, bo tam myślę, że wiecie, jak ktoś tak broni, że... O kurde. Co za świr. Co za magik. No dobra. Okej, okay, no to... No dobrze, no co mam powiedzieć, ładna bramka. W każdym razie, jak ktoś tak broni, że biegnie na pałę do przodu, to wiecie, to i Maguire'em można wtedy ładne akcje robić. Tutaj
przypadku trochę, chyba że on specjalnie zrobił ten zwód, jeśli idzie o ten balans ciała, bo to po prostu wyglądało na jakiś randomowy ruch, ale spoko. Bo to było ładne, bo później to po prostu dwa razy wcisnął prawą gałkę. To nie jest jakiś tam... Mega trudna rzecz do zrobienia. Tylko musiadła idealnie tym Viniciusem. No dobra, no 1-1, niezasłużone, ale spoko, myślę, wyciągniemy. Taki meczyk. 6-1 w strzałach. No, Barcelona z Realem. Xavi już poszedł do sędziego tam narzekać, że to niesprawiedliwe jest. Że Barcelona to powinna wygrywać dawno. Żeby coś z tym zrobił sędzia. Techniczny, wiadomo. No, uwaga, 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 no właśnie, uwaga, ale to była lipa, nie ma spalonego, lipa całkowita, bo ja tą piłkę Haalandowi zabrałem i widziałem, że ta piłka znowu u niego została w nogach i dlatego wołałem uwaga, bo się zamotali tak moi zawodnicy. No i co zrobicie, no drugi strzał, druga bramka. O! No, a teraz jest spalony. Niefortunny jest ten meczek, niefortunny, słuchajcie. A spalony był, no. Trudno. No przecież, dlaczego tak zrobiłeś, Maguire, błagam cię. Co, może faul jeszcze dla niego? Dla mnie chyba, nie? O. Trzeba tu strzelić szybko jakąś bramkę, słuchajcie, bo to trochę przesada jest, że ja przegrywam ten mecz. Ten remis to już było trochę... Kurde, i spalony, co? Ojejaj, no nie umiem się wpasować w ten... Akcje są dobre, a nie umiem się wpasować w tą linię. Dobra, zaraz rzucimy Inzagiego i się skończy zabawa. 100 finishingu będzie i tyle. W temacie. Tej zamuły ja nigdy nie zrozumiem w tej grze. Serio. Piłka leci obok chłopa, który przed chwilą zagrał i na żywo... Na żywo na przykład jak ja takie coś mam, to ja tą piłkę łapię momentalnie i gram dalej, a on... piłka, co mam zrobić? Będę stał w miejscu. Mega to dziwne jest w tej grze. Bo ja jestem na niego zmieniony, chcę coś zrobić i nie mogę. Co innego jakbym nie był. To ci tak powinien to łapać. No ale to jeszcze bym zrozumiał, ale jak to jest w ten sposób rozwiązane. Tak to jest, jak się nie gra przez 2 miesiące. Piękna piła. Brawo Lewandowski. No, i Pepson, klasyka. No dobrze, wracamy do meczu, pauza. I fajnie było, chłopaki, ale tutaj trzeba coś zdziałać. Lewandowski na razie, muszę go trochę potrenować, bez szału, muszę przyznać. Miller całkiem ok, ale wrzucimy sobie Coutinho. Pepson swoje zagrał, wrzućmy sobie Wernera, spróbujmy w ten sposób. I... Verratti. I Kante. Dobra, Marcelo, zostajesz na razie. Zobaczymy. Pan magik, co tu wyczaruje zaraz. Substituição em campo. Camisa 9. Camisa 22. Camisa 24. Deixando... Jest Coutinho. A już tam Inzaghi się rozpędzał. Moja, tak jest. Camisa 3. Teremos uma substituição. No podaj piłkę, ty. Co jest, Inzaghi? Ty dopiero wszedłeś. Co taka zamuła? Gościu. Super, Isco.
Super Isco i teraz. No i to jest dokładnie on. Właśnie dlatego wam mówię, on nic nie musi podawać, umieć, tak jak przed chwilą. Wystarczy, że jak pójdzie do niego piłka, to ma być brama. I tak to właśnie stało. Elegancko, ale Isco tutaj bardzo dobrze teraz przez ten fragment po przerwie zaraz. Bardzo dobrze gra. Będzie chciał tu podać. I Coutinho, raz. Nie, miałeś tam pobiec, gościu. Verratti. A Verratti w ogóle dalej gra w PSG? Gdzie on teraz gra, tak swoją drogą? Ja tej drużyny PSG nie śledzę, ale... Ło! Jakie odegranie w ogóle Wernera. Nie tam miało być, ale okej. Okay. Że on tam umiał piętką zagrać, to jestem w szoku. Dobrze, że nie grał do żółwia. Takie długie piły. Ależ oni idą. Ej, szkoda. Wracamy, panowie, wracamy, bo ten tu będzie czarował. A nie, on jednak coś tu próbuje tą prawą gałką, no proszę. Teraz nie wyszło. Czy to wcześniej to tak chciał zrobić? No dobrze. Dobra, Werner. Aj, mogłem górą w sumie zagrać. Czy ten Izagi? No dobra. Mogłem górą. Gumny jazda, no na co ty czekasz, gościu? Dół, 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 ucieka, nie mogę się zmienić. Dobra, poszło. Haaland nie umie podawać, całe szczęście. No i widzicie, udało się ten mecz wyciągnąć. Znaczy jeszcze jest 5 minut z tą grą, to nigdy nie wiadomo, ale... Ale... Mbappe szedł, Lewandowski szedł na ratunek. Uch, tutaj jakbym nabił tego lewego, to mogło być nieprzyjemnie. No, ależ... Dobra, muszę poprawić mu podania temu Inzagiemu, bo to jest jakaś masakra. Chłop nie umie podać piłki. Zbyt dosłownie wziął to, że on tylko strzelać ma umieć. Dobra, jazda. Strzelać. Kumny. Tutaj zgasił elegancko. Dobra. 4 minuty. No tak, bo Real przegrywa, wiadomo. Trzeba 4 minuty. Ależ piła. Teraz wam coś powiem. Nie, Inzaghi, ty waflu. Dobra, muszę go potrenować ewidentnie jeszcze. Za daleko sobie wypuścił. Okej, no myślałem, że zdąży. Widziałem tego Courtois, ale myślałem, że zdąży. No dobra, to podanie to było kółko, a nie L1 trójką, więc po prostu Gumny zagrał niedokładnie i stąd się wzięła taka wspaniała akcja. No czasami tak trzeba. No to okej, to lecimy dalej. Pierwsze zwycięstwo jest, jeszcze tylko dwa i zawijamy się z dywizji szóstej. Trzeba trochę sprawdzić ten atak, ewidentnie. Brakuje mi tam kogoś szybszego, dlatego tym Thuramem tak mi się dobrze gra, bo jest szybki. A tutaj, ten brak szybkości na tym SS-ie się sprawdza, ale na tym CF-ie, dlatego tym Lewandowskim tak słabo to wygląda w tej formacji. Więc zaraz zobaczymy, jak to z formami wyjdzie, spróbujemy coś pozmieniać. Dałeś mi tu jakieś przeciwnika. Tylko nie bota. Wszystko tylko nie bot. O dobra, ktoś jest. Zlepił się. Dobra, lecimy. Fernando Torres jakiś? Ostatnio gruby Fernando Torres grał w tym. W meczu legend Liverpoolu. Jak ze skrótów jak widziałem, to tam za dobrze mu nie szło, ale no i Thuram akurat bez formy. 4-3-3 szeroko. Ciekawe. I to z takim dosyć interesującym składem. Spoko. Lubię coś takiego. Że nie masz Mbappe właśnie Haalanda z przodu, tylko patrzcie. Fabiański. Znowu zapomniałem tego bono dać. Fabiański, Maguire w formie. Wszystko jasne. No i znowu Miller z Lewandowskim, no to żal z tego nie skorzystać, ale mamy jeszcze Walencję.
I mamy tego czy pomocy. Dobra, zrobimy. A jak Inzaghi? Też jest w formie. Dajmy może Inzaghiemu zagrać w pierwszej tej. Teraz zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Verratti. I później wejdzie lewy. Wejdzie Valencia. I Coutinho. I Kante. I Thiago. I Guidara. I mi to pasuje. Przecież tym Inzaghim. Pokaż mi jeszcze raz, ile on ma podań. Czemu tak słabo podawał te piłki? O co to chodziło? No, bo ma low pass 65. No i to jest wszystko jasne. Masakra, co za koleś. 90 awareness, 92 finishingu, a reszta to takie statystyki, jak kot napłakał. No dobra, no to taki właśnie zawodnik. Co? Jajco? Gramy? Turcja. No dobrze, może być. Spróbujemy na Inzaghiego, od razu piję puścić. Pamiętam, Nicola jak gra za Wadach e-Football, to ją nauczyłem właśnie tego na początku, żeby spróbowała z kickoffa zagrać długą piłę. Wiecie, tam te laski często... Znaczy, pomijając to, że w tej grze po prostu czasami... Patrzcie, jak mnie klepie. Czasami nawet to przechodzi, jak potrafisz się bronić, nie? Więc po prostu z racji, że Nikola... No, panie Turek. Ja pamiętam, jak to czasami jest z Turkami w tej grze. I mam nadzieję, że dzisiaj się to nie wydarzy, ale tak patrząc na tym, co on teraz tutaj zrobił w środku pola, to se uważaj, gościu, lepiej z takimi tutaj, wiesz, z czekaniem, aż ja podejdę, żebyś ty zaczął grać. Co za wafel. W każdym razie z tą Nikolą nauczyłem ją, żeby grała właśnie tych kickoffów, tak? No i chyba ze dwa razy doszła do sytuacji sam na sam. Po prostu grając długą lagę na początku, więc widzicie, czasami takie proste metody działają. Ciekawe, czy w Domanu miał to w swoich teczkach o tym, że ją tego nauczyłem. Bo to, że za nią niby grałem w turnieju, to miało, nie? W turnieju, w których wszyscy byli na kamerach. Tak jest. Kurczę, ale blisko było. Oj, panie Turek, po co to jest to rozgrywanie, co? I czekanie na mnie. Ty zaraz tutaj na łeb dostaniesz z taką grą. Dobra, pyk. Maguire, hops. Matić, hops, w formie jesteś. A, szkoda. Maguire teraz sekuruje wszystko. Spokojnie. Zobaczcie, co chłop robi. On specjalnie ciągle gra do tyłu, czy o co tu chodzi? No i co ci z tego było? No i Inzaghi, pięknie. No nie ogarniam po prostu takich ludzi, nie? W sensie zaraz mi ktoś powie, że on taki styl ma gry, no ale co, ma taki styl, że idzie z kontrą i nagle podaje do tyłu? Żebym ja musiał za piłką gonić? Tylko, że on nie umie tego robić po prostu, ten ziomek. No. A propos. Nie umie tego robić. Faul. Tam był, ale okej. Okay. Miller się... Te animacje, to jest to, o czym mówię. Wyobrażacie sobie, żeby na piłce, tak, na żywo na piłce taki Miller zobaczył, że chłop robi ślisk i stanął w miejscu i zamułka, nie biegnie dalej, bo pusta bramka, po co strzelać, tylko będzie stał w miejscu? No przecież to jest taka głupota, tak, kto to wymyślił? Och, ale ten Maguire szuka tutaj, aż walnąłem w mikrofon, przepraszam, jeśli to słyszeliście wcześniej, ale naprawdę, no. Powiem to, że tam bramkarz mnie sfaulował, no ale okej. O, ale zaczął teraz ofensywnie lecieć chłop. Właśnie, to jest 160 speeda u Millera. Myślałem, że tutaj przed nich wejdę. Dobrze, Matić. Pomysł był niezły, tylko że kurczę, się zbierałem do niego tydzień. No, Matić w formie, widzę, że tutaj elegancko wygląda. Teraz poprałem.
biedny jest ten przeciwnik, serio. Patrzcie, co chłop robi. Aj. No widzicie, co to jest za chłop? Styl gry, no niech mi ktoś powie, że to jest styl gry, no przecież gdyby on wygrywał i miał trochę większego skilla, ja nie rozumiem czemu, ja naprawdę nie mam nic przeciwko ludziom z Turcji, czy to są Turcy, czy ci co tam mieszkają, czy ci co po prostu mają flagę Turcji, ale no połowa z nich jak trafiam, wcześniej było to samo w Pro Evolution Soccer. Ach, Inzaghi, pięknie, no strzały ma dobre. Serio, było dokładnie to samo, mówiłem wam nawet o tym wielokrotnie, że ilekroć trafiałem na Turka, to się obawiałem, że albo będą lagi, albo będzie grał właśnie w jakiś taki dziwny sposób. Tylko że z reguły oni potrafili grać i dlatego to było wnerwiające, bo chłop potrafił grać i tak klepał cię, żeby cię zamęczyć, nie? No ale widzicie, no tutaj jest dokładnie to samo, tylko że chłop nie umie grać, nie? On próbuje to robić, tylko że przegrywa 2-0, więc chyba coś nie ogarnia do końca. No ale dlaczego tak zawsze jest? Akurat z tymi, co mają tą flagę Turcji, no nie rozumiem tego. Z innymi czasami też się to zdarza, nie? Ale z Turkami, czy z tymi, co mają tą flagę Turcji, to no stop, nie? Ja nie ogarniam. O co im chodzi, tym gościom? Dobra, Inzaghi, masz tam piłę. Brawo. Ty dziady. No i Majer. No dawaj, paniaczku. No mijaj tu gumnego, no dawaj. Jesteś mądry. Maguire, ale ty jesteś normalnie dzban. Dobra, może by nie doskoczył do tej piłki, ale że ja klikam X, a on nawet nie podskoczył. Co za utalentowany obrońca to jest. Nie mogę. Znowu chłop z jedną akcją wychodzi. Palony, nie ma co biec. Za łatwo dosyć mnie tutaj przeczytał. Dobra, zagramy jeszcze taką hamówę do przodu. No dobra, koniec. Albo i nie, sędzia zaspał. No dobra. Wiecie, normalnie tacy przeciwnicy dostają u mnie dzban treatment, czyli po prostu zaczynam grać na czas tak samo jak oni, tylko że ja wygrywam, więc dogrywam tak do końca, albo i nie, bo oni wychodzą, bo się denerwują, że jak to ktoś gra tak samo. Ja nie wiem, znowu jest to samo, że ja daję 6 strzałów. Ale dobra, jakieś kulawe te strzały w takim razie. No i... ale nie będę tego robił, bo wy się tu zanudzicie razem ze mną w tym odcinku. Ale to zwykle są takie kozaki, które tak grają, ale jak zaczniesz tak grać, to wychodzi z meczu. Jeden z drugim. Brawo, Verratti. Nastrzelamy mu ile wlezie. Łabędziowi. W ogóle rozkminiałem ostatnio, czy nie pojechać do Turcji na wakacje, tak a propos. Żeby spotkać tych wszystkich chojraków, nie no. Były oferty chyba w jednym z biur podróży. Słuchajcie, niedawno były takie oferty, że mieliście do Turcji wyjazd na tydzień. All inclusive w jakimś czterogwiazdkowym hotelu. Czyli wiadomo, tak, że macie pełne wyżywienie. I... Adzia! Ach. I... Okej. Okay. No chodź, chciałeś się kiwać, to chodź teraz. Oj, no musi zawsze stać tam ten obrońca, co to wybija. Był porobiony. Za 1300 zł, albo 1280, coś takiego, no słuchajcie. I to wiecie, zaraz tam 200 metrów od plaży, czy coś takiego. I te, która też tam hotel jakby miał miejsca na niej wykupione. No rewelacja, gdyby nie to, że to był last minute. I że to był taki termin, że jakby inaczej, może termin, czas teraz taki, gdzie ja nie za bardzo mogę się ruszać stąd, to już bym jechał, nie? No bo to słuchajcie, 1300 zł za osobę, za all inclusive przy plaży w czterogwiazdkowym, nawet w jednym widziałem za 1350 chyba, czy tam 1400 zł w pięciogwiazdkowym hotelu, to było na TUI, jakoś interesuje, może dalej to jest. Nie wiem, bo tam do przodu dosyć były takie oferty. Chyba, że to jest jakieś skamerskie biuro podróży, ja nie wiem, no nigdy z niego nie korzystałem. Ale wydaje mi się, że nie, bo nazwę kojarzę.
Chyba działają tam dosyć sporo, nie? Więc ciekawe. I oczywiście jak to przeglądałem, to miałem napisane: razem z tobą 550 osób przegląda tą ofertę, nie? Także ludzie generalnie zainteresowani. Cześć ty, łobuzie Maldini. Ale ty jesteś waflem, gościu. Piękne podanko. Dobra, trudno. Troszkę za lekko uderzyłem. A tu godzina. Pytam, która godzina, bo tu jak nagram, to muszę jeszcze do sklepu podjechać i do apteki. Teraz święta, to trzeba patrzeć inaczej na to wszystko. Nice, nice. I pykiem. Aż sobie sieknę z daleka. Ale zasadził teraz Inzaghi. Zewaśki po oknie, no podoba mi się to. No to co, wrzućmy sobie jeszcze naszych innych zawodników. A co? A, w ogóle Marcelo był bez formy, nie zauważyłem tego. Dopiero teraz widzę. No to dajmy tego Lodiego, żeby on się tu nie męczył. Dajmy Kantę, dajmy Lewandowskiego. Czekaj, ja chciałem wrzucić Walencję czy Choupo-Moting, już nie pamiętam. Walencję chciałem wrzucić. Ale Choupo-Moting też mnie teraz korci. Bym dał Walencję tu. On tu nie umie grać, co? A nie, umie. No to dobrze, i dawaj, i Choupo-Motinga. Jak już ten Isco se pogra, może być. Choupo-Moting musi być, najlepszy zawodnik. Czemu ten gość nie wyjdzie z meczu, co? Tylko najpierw chcesz irytować ludzi, a później jeszcze gitarę zawracasz przez ty... O, ludzie. Nie daj. O mój Boże. Jakim cudem to przeszło. Patrzcie na to podanie. No, nie zobaczymy niestety. Drugi strzał chłopa jeszcze po takiej akcji. Nie wierzę. Dobra, jeszcze pomotyk. Patrzcie, jaki zwinny. To jest zawodnik. Można się śmiać z niego, ale jak była ta sytuacja, że Bayern w teorii nie miał napastnika, tak? Czyli właśnie Choupo-Moting był tym głównym. To on sporo bramek strzelał wtedy. Wiecie, to zawsze tak się mówi, że o, jakim cudem jakiś zawodnik tam gra w jakimś klubie, ale jak sobie zobaczycie na przykład takiego Choupo-Motinga, w jakich on grał klubach, to nie jest przypadek, że tyle klubów jest zainteresowanych, żeby go mieć na ławce na przykład, nie? Najwyraźniej gość po prostu jest świetny, jeśli chodzi o wchodzenie z ławki. Nie wiem, bo ja go aż tak nie śledzę. Tak samo na przykład z Moratą, tam się czasem ktoś zastanawia, jak to możliwe, że Morata tam... No to tak to jest możliwe najwyraźniej, bo tyle klubów jest zainteresowanych. Najwyraźniej gościu robi dużo rzeczy, których nie widać tak na pierwszy rzut oka. Dawaj, Kanteusz. O, jest i on. Patrzcie teraz. Widzieliście? Nie wiem, ile ma tempa, ale trzeba będzie go podboostować. Bo na razie troszkę padaka. Jest wolniejszy chyba nawet niż ten Miller. No nie tak biega, jakby był. Czasami odruchowo zagrania z FIFA. Te trójkąty troszkę inaczej tutaj latają niż w tamtej grze. I odruchowo widzę jakieś zagranie i po prostu gram to tak, jakbym zagrał w EAFC. Niestety, czy nie grało 2 miesiące, to tak jest. I Walencja z bramą, tak jest. Dać kurczaka, dziada jednego. Choupo-Moting. Ależ to podał, ależ on to zobaczył. Jest Walencja. No Walencja, ale naprawdę jest dobry, ja nim rzadko gram. Dobra, w ostatnim meczu zagram jeszcze jeden mecz, trzeci. Zagram mecz od początku Walencją, o ile tylko będzie w formie jakkolwiek. Bo gość jest naprawdę, mam wrażenie, o wiele lepszy niż te statystyki jego to pokazują. Zresztą na żywo też uważam, że to bardzo fajny napastnik był. Ale tak samo w drugą stronę, no jakiś powód był, że nie grał większość kariery w jakiś tam, nie wiadomo, ty Lewandowski? A, Paul, no dobra. Szybki. Valencia to grał w Premier League, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Ale gdzie on tam w innych klubach grał, nie wiem. Dobra, ale wydawaj karnego tak jak z Tomem.
to powinna być taka opcja, że Lewandowskim to można do samego końca decydować, w którą stronę on uderzy, no bo wiecie, że on na żywo to robi to samo. Nie wiem, jak widzieliście te karne, a pewnie widzieliście Polski z Walią, to w jakich w pół sekundy, nawet mniej, Lewandowski był w stanie ocenić, w którą stronę się bramkarz rzuci, to jest szok. Ten bramkarz walijski stał do samego końca i Lewandowski i tak czekał i się patrzył na niego i strzelił w to miejsce, co trzeba. On naprawdę stał do samego końca, ten bramkarz. Ja nie wiem, jak Lewy to zrobił, bo to nawet na slow motion widać, jak mała jest różnica między tym, kiedy on robi jakikolwiek ruch, a Lewandowski, kiedy oddaje strzał. No czemu on mnie tak przechodzi? Co to jest? Także ja nie wiem, jak on to robi. Naprawdę, to jest koks totalny. Ja na żywo próbowałem robić coś takiego też, powiem wam, na futsalu, że podczas rozbiegu, ale nie takiego, wiecie, z zwalnianym tempem, bo to nie będę się wygłupiał na jakimś tam graniu w amatorskim, ale próbowałem robić tak, że podczas rozbiegu nie patrzę na piłkę, bo to nie jest, wiecie, ja sobie generalnie trochę radzę z piłką, to nie jest tak, że muszę na nią patrzeć, ją kontrolować, raczej czuję, gdzie ona jest, raczej dużo widzę na boisku, jak gram, ale przy karnym próbowałem, wiecie, patrzeć tylko na bramkarza do ostatniej chwili, w którą stronę on robi ruch, żeby strzelić w przeciwną. Trudna rzecz to jest, no naprawdę trudna rzecz, żeby dobrze strzelić. Nie, żeby dobrze wybrać kierunek, tylko żeby jeszcze dobrze to uderzyć, żeby ta piłka poleciała tak, że ten bramkarz, jak się rzuci w drugą, wiadomo, to jest bramka futsalowa, więc ona jest mała. Żeby to było, wiecie, w miarę sensowne. Więc, o, i w ogóle. Powiedziałem ostatnio Nikoli, też jestem ciekaw, jak dotrzecie do tej 51 minuty, w której teraz o tym mówię, czy bylibyście ciekawi, szczególnie pod TikToka, ale może na YouTube'a też takie coś bym zaczął wstawiać. Chcę zacząć takie challenge wstawiać z prawdziwego boiska, z piłki, bo ja nie jestem profesjonalistą, nawet półprofesjonalistą, ale coś tam sobie radzę, słuchajcie, to nie jest tak, w sensie uważam, że pod takie serie by to było fajne. Technicznie naprawdę sobie daję radę, uważam. I robić takie serie pod tytułem, że jakiś challenge KTS weszło. Co jest, ze Stanowskim tu gram? Co jest? Teraz idę po niebieską kurtkę. Dobra, mamy Thurama i Valencję. Zagramy teraz takim napadem, ale to będzie śmigać. I Coutinho, może być. Dawać Hakimiego jeszcze, ale i Maguire bez formy, ajajaj. To niedobrze akurat. Powiem wam, że tym Maguirem mi się lepiej gra niż Marquinhosem. Czy bylibyście zainteresowani taką serią właśnie, gdzie ja sobie robię challenge pod tytułem muszę trafić tam w jakąś butelkę na poprzeczce, jak trafię, to wtedy mam na przykład 5 prób, takie coś mi przyszło do głowy i jak trafię, to no to wtedy git, to zaliczyłem challenge, a jak nie trafię, to wtedy muszę na przykład squixelować jakiegoś tam turbo drugiego zawodnika w FIFA, na przykład, nie wiem, tam Puskasa, nie? Że na tym polega challenge. Albo coś, może coś w inną stronę też, ale generalnie taki zamysł jest, nie? Żeby coś takiego zrobić, żeby połączyć te nasze gierki z piłką na żywo na przykład. Nie wiem, no ostatnio jak wrzuciłem na TikToka ten challenge z rzucaniem z połowy, to całkiem fajnie to wyszło, uważam, tylko że tam było słabe światło. Ale zamierzam kupić teraz taki mikrofon do noszenia na koszulce i się wziąć za coś takiego. Będzie ładna pogoda wkrótce, będzie można wyjść na boisko. Rzucam. Luźny pomysł. Jak ktoś mówi, dotarł do tego momentu, to jestem ciekaw, co o tym myślicie. Maciomen. No Stanowski to raczej to nie jest, chyba że to jakiś tam jego, nie wiem, syn. Ale co ten syn by robił w e-futbol? Nie wiem. No i raz. No widzicie, jak to śmiga, jak tam jest Thuram z Valencją i Coutinho jeszcze do tego. Są naprawdę niezłe karty, muszę wam powiedzieć, że... No zresztą widzicie, na jakich ja obrońców gram i jak tutaj szybko rozpoczęliśmy grę. To jest w ogóle, ta cała seria to jest jeden wielki poradnik dla tych, którzy dopiero zaczynają se futbol, uważam. No bo możecie dosłownie sobie zobaczyć, jakie karty ja testuję i od samego początku, jakimi gram, żeby to było w miarę budżetowo. I które się sprawdzają, a które nie do końca, przynajmniej mi. Dawaj Matić za nim. Ten Matić to jest, powiem wam, taki nic specjalnego, ale jak jest w formie, to jest super. To, i to widać. Teraz drugi mecz jest w formie i on naprawdę... Te piłki... Dawaj Valencia. Ach. No nie. Widzicie? To chłop przechwytuje. Co? Który to tak? To ten cały jakiś... Costa coś tam. Nie wiem, kto to jest.
Ja wiem, że ludzie na YouTubie lubią oglądać takie serie z Orlika albo coś. Natomiast nigdy nie oglądałem sam takich, więc nie wiem, co tam ludzie robią. A może właśnie powinienem się trochę tam zainspirować, zobaczyć. Ale siekno, brawo Fabiański. Na czym to polega? No, przyszło mi coś takiego do głowy. Trochę się poruszać, już koniec tego siedzenia ciągle przed konsolą, trochę ponagrywać takiego, wiecie. Mam do tego sprzęt, teraz telefon mam dobry, jeśli chodzi o nagrywanie. Oczywiście w przyszłości bym kupił kamerę, ale już jestem w stanie naprawdę dobrej jakości obraz nagrać, o ile tylko pogoda jest w miarę okej, w sensie światło. Więc tylko mikrofon i można lecieć z tym, uważam. Tylko mikrofon i jeszcze trochę umiejętności dołożyć, nie? Na żywo. By się przydało do tego. No i Walencja. Łoś. Tu przeschodziłeś to. To taka zabawa. No dobra, już przestałem mu podawać do nóg. Po prostu byłem ciekaw, czy on teraz tam faktycznie pobiegnie, tak jak czy w pewnym momencie odpuści. Faktycznie pobiegł, czyli on tu stara się coś przewidywać, ten mój przeciwnik. Nie, no słuchajcie, no to jest masakra, jak ta trójka w ataku chodzi. No zobaczcie, co tutaj za klepy idą z nimi. Świetnie to wygląda. Valencia jest po prostu o tyle mocny, on jest tani, naprawdę jest tani, ale jak go troszkę podboostujecie, to jest naprawdę zrywny i szybki i przy tym ma całkiem niezłe wykończenie. No ale, ja was błagam. Gdybym patrzył na to, jacy są OP zawodnicy tak na początek, to na waszym miejscu nie brałbym Marcelo. Nie jest OP, to jest tylko dlatego, że chciałem go mieć na tyle lewej stronie, ale w obronie jest bardzo słaby. Marquinhos jest dosyć słaby, uważam, na tym środku obrony. Maguire, jeżeli ktoś potrafi nim grać, to nieironicznie naprawdę potrafi w jakiejś formie jeszcze grać naprawdę dobrze. Nie w tempo mu zagrałem. Thuram bardzo fajny, to polecenie mi się sprawdza, Isco tak samo. Verratti naprawdę całkiem niezły jest. Niedobrze. Dobra, bez sensu to było. I Coutinho z hat-trickiem. No i proszę bardzo, Coutinho hat-trick w pierwszej połowie. Mówiłem na początku tego odcinka, nie? Że ten Coutinho też gra lepiej niż te statystyki pokazują. Naprawdę gra lepiej. No i Coutinho właśnie, to jest gość, którego naprawdę wam polecam. Ja nim gram na SS-ie, on jest niby jako skrzydłowy. Nie wiem, jakby sobie radził na MF-ie. Na skrzydy raczej nie, bo za wolny trochę. Ale na tym SS-ie naprawdę, kurczę, przyjemnie. Takie mi. Nie, ale to jest ta inteligencja w tej grze, no mnie to rozwala, no przepraszam, że tak narzekam, no ale na żywo nikt tak nie robi, no gość stoi sam u góry. Ja klikam trójkąt w tamto miejsce i zagrywa mi do go chłopa, który musi się ledwo starać, żeby dobiec, zamiast do tego, który stoi, wiecie, przed bramką. I wystarczy, że piłkę tylko dotknąć, żeby ją dobić. No co to jest za bzdura? Ładnie, no i okej, no ale to się no dobra. Przed chwilą co tam chłopaki odwalili. Chłop stoi sam przed bramką, to nie, poda do drugiego, który dopiero wbiega. No ładnie. No ten Nesta tutaj, tak ładnie przechwytuje. W ogóle to jest chyba najtrudniejszy przeciwnik. To się... Najbardziej logicznie gra i w obronie, i w ataku. Nie biega na pałę. Dobra, mamy. Ja za późno się respawnuję z tymi swoimi podaniami. A, i ten Danilo na środku obrony. Muszę przyznać, że też nie jest najgorszy.
No dobra, kończ to sędzia. KTS weszło z Barceloną i Filipe Coutinho bramki strzela. Co to jest za jakiś inny świat? Ale widzicie, on już 3 strzały oddał, nie? Ten mój przeciwnik niby. Mówię wam, że on najlepiej gra z nich wszystkich. A najłatwiej mu 3 bramki strzeliłem na początku, dziwne. No ale to może być kwestia tego, że teraz rzuciłem ten napad, którym gra mi się po prostu najlepiej. No bo jest szybki, bo jest dosyć zwinny. Paul? Nie ma. No, ale okej. No podaj, podaj, gościu. Poczekaj, ten zwód robiłem, myślałem, że zdążę zrobić zwód i podać. No, zatrzymał się. Trzymał gałkę skierowaną. Wiedziałem, że on pobiegnie na dół, bo ma taką animację. Wiecie, on dopiero co przejął piłkę. I trzymał gałkę skierowaną w prawo na sprincie, żeby ten Isco wbiegł w niego. Nie, zatrzyma się. Jakie to jest, kurde, antylogiczne, no po prostu. Co to Konami ma w głowach, że robi takie rzeczy? No nie mogę z tego, no dlaczego to tak działa? Czemu nie pozwalają mi biec tam, gdzie mam ochotę? Cholera jasna. Ach, o buzie. Dobra, jest Marcelo. Marcelo teraz wjeżdża. Albo i nie. Trochę się zawahałem tu. Znowu Nesta, ale dobra, przewidziałem go. On też tutaj ładnie się zatrzymał. No, troszkę za łatwo mi piłki oddaje ten przeciwnik, bo w obronie się porusza całkiem nieźle, muszę przyznać. Ale piłeczki mi łatwo oddaje. Dobra, jakaś rzuta może? Uch, pięknie Thuram, chyba spalony. No, tak myślałem. Szkoda, fajna bramka, że on w ogóle do tego zdążył, nie? No, ale... Naprawdę, ci zawodnicy tu, ta cała trójka w ataku jest warta uwagi, moim zdaniem. I ten Werner też nie jest najgorszy, zresztą wrzucimy go sobie teraz może tutaj nawet na napad całkiem. Izak już swoje pograł w tym odcinku. Dajmy pograć teraz jeszcze komu? Thiago. Kante. Co, tak naprawdę jeszcze Millera mogę dać? I zmienić Marcelo chyba, nie? No i git. Może być. Zobaczę, czy Nicola dotarła. Siebie. Dzisiaj były jakieś turbo opóźnienia pociągów. No po raz kolejny, antyinteligencja tych zawodników. Podaję długą piłkę do Thurama i gram z pierwszej piłki. Z pierwszej piłki gram najszybciej jak mogę i patrzcie, jak duży jest spalony. Tak jakby ten Werner był jakimś przygłupem i nie ogarniał, że ta piłka najpierw musi do mnie dolecieć, żebym ja mógł ją zagrać i wybiega na spalony. No kto to projektował, nie? Ja nie mówię tego pod kątem, o zaraz ktoś mi przyjdzie i napisze: o, grasz w UFC, teraz mówisz, że futbol jest głupie. No nie, ja po prostu krytykuję takie rzeczy zarówno w tej grze, jak i w drugiej. No w tej po prostu takie akcje dla mnie są, no, głupotą totalną. Jak mówimy o jakimkolwiek symulacji piłki nożnej, a e-futbol jest na pewno bliżej tego. Nie mówię, że dąży już do tego, kiedy się tym chwalili, teraz to się mogą chwalić, nie wiem czym. Ale, no naprawdę, to jest taka głupota. Brawo, Werner. A, coś tu chciałem zamieszać. Dawaj Kantę jeszcze. Brawo. Tego pierwszego bym przeszedł, ale ten drugi mi piłkę zabrał. Łobuz. Dawaj Millers. Widzicie, on dosyć dobrze czyta ten przeciwnik tutaj. W sensie, ja też nie gram jakichś, nie wiadomo jakich piłek niesamowitych, ale... Ale on na to reaguje i to jest spoko. O, i to mi się teraz podobało.
No, tylko że nie zawił, ale można inteligentnie się poruszać po boisku? Zrobiła się dziura, to Werner zamiast biec środkiem, tam było widać, to nagle zmienił kierunek biegu i zaczął biec trochę bardziej pod skosem w dół, żebym ja miał szansę mu zagrać piłę. No i to ma sens, a nie jakieś takie, kurczę, głupie zagrywki. Ale poszedł. Ten Messi to jakiś dobry zawodnik, musi być na żywo. Jest Millerus. No, teraz akcyjka ładna poszła. Poszła ładna, tylko... Ja myślałem, że on to przejmie tyłem do bramki i chciałem się obrócić przez plecy, a on to przyjął przodem. Nie sądziłem, że ta piłka przyjdzie, tak? No dobra. Karny? Nie. No, ale tutaj go już docisnąłem strasznie, mojego przeciwnika, pod koniec. Kuba nie wszystko łapie ten Courtois. Dobry jest. Już drugi mecz z Courtois i on naprawdę broni dużo. Ale Coutinho jakoś dawał radę. Co prawda strzelał wszystko do pustej, ale... Ale sami widzieliście. Dobra, słuchajcie. Godzina 6 materiału. Nie ma co tutaj przedłużać. Awansowaliśmy do dywizji 5. Czy ja powiedziałem, że później awansujemy do dywizji 7 na początku odcinka? Nie, nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Chodziło o to, że do 5. Tak. Więc standardowo zapraszam was do pisania, jakich zawodników mogę tutaj wrzucić do mojej drużyny. Teraz myślę, że skupimy się właśnie na DMF-ie, na bokach obrony, żeby tutaj trochę tą lewą obronę na przykład wzmocnić, dlatego Marcelo, mamy tu jeszcze jakieś treningi. No, wygląda to całkiem nieźle. Trzymajcie się. Hej, hej.